piękne, słoneczne, niedzielne popołudnie. Dzisiaj tutaj na osiedlu Południe w malborskich, gościnnych progach Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Powiatu Malborskiego ma przyjemność przedstawić swoich kandydatów, program wyborczy, z którym idziemy do nadchodzących wyborów samorządowych i wspólnie z liderem listy wiejskiej naszego okręgu numer 2 zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wyborach samorządowych zaplanowanych na 7 kwietnia. Chcielibyśmy z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować dla tych wszystkich osób, które zgodziły się razem z nami w tym projekcie wziąć udział. Liczymy na to, że Państwo również w najbliższych wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia, pójdziecie na wybory i wybierzecie lepsze jutro, które pozwoli tym kandydatom, których dzisiaj prezentujemy podczas tego spotkania, wejść do Rady Powiatu, godnie Państwa reprezentować i co przede wszystkim zmieniać powiat na lepsze. Z tego miejsca razem z Marcinem pozostaje nam nic innego jak przede wszystkim podziękować tym osobom, które idą z nami, które zaufały nam i temu projektowi, które nie boją się wyzwań, które nie boją się iść i chcąc coś zrobić nowego dla powiatu. Bardzo się z tego powodu cieszymy, jesteśmy im bardzo wdzięczni, bo to ogrom pracy, jaki trzeba wykonać na rzecz zarówno całej społeczności powiatu malborskiego, ale również i swoich lokalnych miejscowości, z których kandydaci pochodzą. My z tego miejsca, no, nic innego nam nie pozostaje, tylko cieszyć się, że ten program i ten projekt, który przedstawiamy Państwu, cieszy się takim dużym zaufaniem wśród społeczeństwa, cieszy się przede wszystkim dużym optymizmem i radością. Spotykamy się z bardzo dużą ilością komentarzy pozytywnych i takich dających nam bardzo dużo pozytywnej energii i też wiary w to, że może być lepiej po 7 kwietnia. Są to ludzie, którzy są na co dzień dla Was znani i zarówno w samym mieście Malbork, jak i w powiecie malborskim. I przede wszystkim swój autorytet i swoją popularność zdobyli dzięki swojej ciężkiej pracy. I tacy ludzie, którzy sami coś zdobyli, niech też poprowadzą nasze samorządy. Ja osobiście również przyszedłem do samorządu z działalności gospodarczej, którą prowadziłem 18 lat i dlatego popieram takich, którzy też coś w życiu osiągnęli, ale Państwo również ich znacie nie tylko z działalności gospodarczej, bo to są społecznicy, ludzie, którzy coś w życiu osiągnęli, chcą osiągnąć, a słowo dane nie rzucają na wiatr. Dlatego ja stoję obok nich, proszę Państwa o poparcie dla nich i dzisiaj myślę, że jest to moment, kiedy możecie od nich usłyszeć to, co chcieliby zmienić albo to, co chcieliby zrobić w powiecie malborskim. Dziękuję. Witam serdecznie, jestem tu prawie że od początku. Spotkał mnie też przyjemny, rześki grad. Cieszę się, jak patrzę na plakat Razem dla Powiatu Malborskiego, że jest to fantastyczna, nowa, ale fantastyczna młoda ekipa ludzi, która chce zmienić nasz powiat. Nasz powiat, który wymaga zmiany. Cieszę się, że chcecie pracować. Miałem przyjemność Was poznać przez trwającą kampanię wyborczą, w której też biorę udział. Jesteśmy już na półmetku, zostały 2 tygodnie i wszystko się okaże. Życzę Wam wszystkim sukcesu, życzę Wam wszystkim bardzo dobrych wyników. Idziemy po zwycięstwo. Jak najbardziej macie mój głos poparcia. Ja również uważam i mocno liczę na to, że zmienimy nasz powiat na lepsze, bo tego wymaga. Wszystkiego dobrego, dzięki. Szanowni Państwo, łącznie 17 mandatów radnych, którzy zostaną wybrani na kolejne 5 lat i którzy będą decydowali o tym, jak będzie zmieniał się nasz powiat przez kolejne lata. Ja mam głęboką nadzieję, że z tą drużyną, którą już za chwilę Państwu przedstawimy, będziemy mogli zrobić naprawdę kawał dobrej roboty, bo po to tutaj jesteśmy, po to poświęcamy swój wolny czas. Każdy z nas ma jakieś życie prywatne, jakieś życie zawodowe, no ale oczywiście mamy również chęć działania. Jesteśmy w pełni zdeterminowani. Stawiamy na zespół, stawiamy na drużynę, stawiamy na dobrą energię, stawiamy na młodość, stawiamy na konsekwencje, no i przede wszystkim na determinację, od której zacząłem. Krzysztof, zapraszam Cię tutaj serdecznie. Myślę, że czarujesz pogodę. Myślę, że robisz to skutecznie i to jest dowód na tą skuteczność i tą determinację, o której mówiłem przed momentem. Szanowni Państwo, pozwólcie Państwo, że rozpoczniemy prezentację kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Powiatu Malborskiego, rozpoczynając od prezentacji kandydatów Okręgu Miejskiego, a więc prezentacji kandydatów, na których będziecie mogli oddać swoje głosy.
swoje głosy w Malborku. Nieważne w jakiej dzielnicy mieszkacie, znajdziecie ich na listach wyborczych do powiatu, właśnie na liście Komitetu Razem dla Powiatu Malborskiego. A nie mam chyba szczęścia się tego mikrofonu. Jak nie jeden działa, to drugi buczy. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, słoneczko wychodzi. Po każdym deszczu wychodzi słoneczko. Słoneczko nadziei tego, że będzie lepiej po 7 kwietnia. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa pomocy, a także przekazaniu informacji tego, co chcemy zrobić dla całego powiatu malborskiego. Marcin zrobił już naprawdę bardzo, to bardzo długi i jakże wymowny wstęp do naszego spotkania. Co będziemy chcieli przekazać, co będziemy chcieli zrobić przy ewentualnym oczywiście otrzymaniu mandatu i mandatu zaufania od naszych mieszkańców, przekażemy za chwileczkę w naszym programie. Bardzo cieszymy się raz jeszcze, że jesteście tak licznie. Marcinie, zaczynamy od kandydatów z miasta, tak? Tak jest. Jedynka w naszym mieście jest z nami, ale będziemy prosili tutaj koło nas, dobrze, żeby jednak pokazać się i może dwa słowa. Pani Agnieszka, tu jest Kreskowska, bardzo proszę, chodź Agnieszko do nas, my będziemy przekazywali jednak mikrofon. Dwa słowa o sobie, Agnieszko. Wszyscy cię znają i też słyszę, że bardzo lubią, ale chcę, żebyś coś powiedziała o sobie do nich. Nie wiem, czy o sobie. Po pierwsze, dziękujemy serdecznie za waszą obecność. W dzisiejszym dniu to jest nie lada wyczyn. Kochani, powiem tylko pokrótce. Na tej liście, na której ja jestem, jeszcze nikt w polityce nie był. Jeżeli dacie nam tą szansę, wydaje mi się, że my wam ją dajemy tylko raz. Każdy ma w swoim życiu moment na wszystko. Moment na edukację, moment na rodzenie dzieci, moment na rozkręcanie biznesów, firm. Przychodzi taki moment, kiedy trzeba wszystkim tą drogę uwolnić. Uwolnić dzieciom, uwolnić wnukom. I te nasze firmy też już z 20-30-letnim stażem też prosperują już swoją drogą. Jest też moment na politykę. I to jest ten moment, w którym my jesteśmy. To jest ten wiek, kiedy czujemy się na siłach. Bo uważam, ale to jest moje zdanie, że już za 2-3 kadencje to nie będzie nasz moment. To nie będzie nasz wiek, to nie będzie nasz czas. My już nie damy rady. My już nie będziemy podążać za tym, co się dzieje, za tym postępem. Nie będziemy potrafili się w tym wszystkim poruszać. Kochani, nie oszukujmy się. Uważam, że nasza grupa wiekowa to jest ten ostatni moment. Cieszę się, że chcecie dać nam szansę. Ja po prostu tym dwóm chłopakom nie byłam w stanie odmówić. Bo każdy mnie się pyta, dlaczego? Co cię w ogóle podkusiło? Jeżeli ja 30 lat pracuję, jeżeli różne rzeczy tworzę, jeżeli niejednokrotnie poprosiłam o pomoc, czy Marcina, czy Krzysztofa, działając nie dla siebie, działając nie dla swojej firmy, organizując różne rzeczy nawet dla Wielbarka, czy dla hospiców i tak dalej, nigdy nie odmówili mi pomocy. Zawsze to była pomoc bezinteresowna. I tylko dlatego im nie odmówiłam. Nie dlatego, że mam za dużo czasu. Nie dlatego, że ja coś potrzebuję od powiatu, bo moja firma z powiatem nie ma nic wspólnego, kochani. Tylko dlatego, że ja im po prostu ufam i im wierzę. I dlatego z nimi pójdę. Jeżeli dacie mi szansę, postaram się, może nie aż tak ciężko jak oni pracować, bo oni po prostu chyba mnie przerastają, ale dołożę wszelkich starań. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Jak zwykle skromna Agnieszka. Agnieszka, zostań z nami, bo chcielibyśmy się pokazać całą grupę. Postanowiliśmy, że Agnieszka tym płomiennym słowem, jakie zostało do Państwa wypowiedziane, myślę, że wypowiedziała się w imieniu całej grupy malborskiej, prawda? Szanowni Państwo, entuzjazm wspaniała jedynka w okręgu miejskim, jedyna taka jedynka w tych wyborach 7 kwietnia. Agnieszka Tuńska-Jackowska, poprosimy o piękną białą. Piękne oklaski dla niej. Szanowni Państwo, a dwójeczkę na naszej liście z miasta Malbork jest Rafał Łączkowski. Zapraszamy do nas. Właściciel restauracji Avocado, człowiek również o wielkim sercu, człowiek
którzy ma wokół siebie mnóstwo wspaniałych przyjaciół, ludzi, którzy również chcą działać i ludzi, którzy już dzisiaj zapowiedzieli, że będą wspierać nasze projekty w samorządzie powiatowym. Tak też z pewnością będzie. No oczywiście pod warunkiem, że obdarzycie Państwo Rafała swoim zaufaniem i oddacie na niego głos w nadchodzących wyborach samorządowych 7 kwietnia na karcie do powiatu. Szanowni Państwo, numer 3 na miejskiej liście naszego komitetu to kobieta wyjątkowa, kobieta, która pozwala innym kobietom z naszego miasta stawiać pierwsze kroki w niełatwym życiowym zadaniu, jakim jest wychowywanie dzieci. Małgorzata Tabor. Przedstawiać nie musimy, prawda? Wielkie oklaski. Pracownik Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku. Kilka pokoleń pań z Malborka zna. Niektóre już są babciami, niektóre są dopiero matkami, a niektóre tymi matkami będą, więc prędzej czy później z panią Małgosią na pewno się spotkają. Poprosimy o piękne, gorące brawa. Trójeczka, Małgorzata Tabor. Szanowni Państwo, a czwartą osobą, która jest na naszej liście, to osoba również wyjątkowa. Jak no tak, Arkadiuszu, nie możemy tego ująć. Każdy mieszkaniec Malborka, przynajmniej 3/4, wiedzą, że dzięki tobie mają dostęp na świat. Dlatego dziękujemy ci bardzo serdecznie. Czwóreczka, Arkadiusz Piór. Lokalny przedsiębiorca, dzięki któremu sygnał telewizyjny dociera między innymi właśnie do państwa gospodarstw domowych już od wielu lat na rynku. Człowiek, który nie odmawia pomocy, już niejednokrotnie zdarzyło się, że coś z tym telewizorem było nie tak i Arek bez względu na porę dnia i porę nocy przybywał, naprawiał i jak wiemy jest skuteczny, a skuteczność w samorządzie jest potrzebna, zatem poprosimy o gorące brawa dla czwórki, Arkadiusz Piór. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, obiecaliśmy Państwu w mediach społecznościowych, tworząc ten komitet, że będzie to komitet bezpartyjny, że będzie to komitet osób, które nie są związane z polityką i nigdy nie były. Obiecaliśmy Państwu to, że nie będziemy Państwu po prostu obiecywać, ale będziemy działać, bo taką dewizę sobie postawiliśmy. I w tym gronie nie mogło zabraknąć również przedstawicieli służb mundurowych, którzy również przybyli tutaj do nas, aby nas wesprzeć. Nie tylko przedsiębiorcy, nie tylko pracownicy służby zdrowia, ale również przedstawiciele służb mundurowych, a więc zawodów, które uznawane są przez opinię publiczną jako tak zwane zawody zaufania społecznego. Szanowni Państwo, kandydat numer 5 na naszej liście to pracownik Państwowej Straży Pożarnej w Malborku, Piotr Masara. Dał się poznać mieszkańcom Malborka, realizując projekty z budżetu obywatelskiego w dzielnicy Kałdowo, członek Rady Rodziców tamtejszej szkoły, człowiek, który również nigdy nie odmawia pomocy i zawsze, bez względu na porę dnia, jest dostępny po to, aby działać, a takich ludzi nam potrzeba. Szanowni Państwo, szósteczka na naszej liście to osoba również bardzo wyjątkowa. Już zbliża pomalutku w naszym kierunku, ale jak wszyscy Państwo wiecie, potrzebujemy ludzi młodych, energicznych i z takich zapałem, a jest taką osobą jest właśnie Karolina Omańska. Wielkie oklaski dla niej. Panią doktor znacie z pewnością również z Malborskiego Szpitala. Prowadzi od niedawna dwie przychodnie zdrowia na terenie naszego powiatu. Jest także wolontariuszem. Wspierała pomoc dla przybywających do Malborka Ukraińców. Działa także przy parafii na Piaskach. Jest razem z nami również ksiądz proboszcz. Witamy serdecznie. Jest dzielna drużyna z Piasków. Fajnie, że wspieracie. Fajnie, że jesteście dzisiaj razem z nami. Szanowni Państwo, nie tylko przedstawiciele służby zdrowia, nie tylko przedsiębiorcy, nie tylko mundurowi, ale również przedstawicielki branży beauty. No bo przecież panie lubią odwiedzać kosmetyczkę, lubią odwiedzać fryzjera, a my chcieliśmy, aby na naszej liście było bardzo sektorowe, aby przedstawiciele różnych środowisk mogli znaleźć się na tej liście. Wiele osób się na niej nie znalazło, ale znalazło się pod siódemką, która poniekąd przynosi szczęście. Kolejna przedsiębiorcza kobieta z Malborka, właścicielka salonu kosmetycznego Indigo, Aleksandra Rolewska. Szanowni Państwo, jak widzicie, Marcin ma przygotowane na temat osób wszystkich naprawdę bardzo, bardzo dużo informacji. Ja się z tego bardzo cieszę, że Marcin stąd pochodzi, z Malborka, mieszka tu na co dzień. Ja nie mam takiej sposobności co on, ale bardzo cieszę się, że właśnie dzięki mojemu przyjacielowi, bo tak też mogę oczywiście śmiało powiedzieć, mogę poznać tak wspaniałe osoby, które zdecydowały się pójść z nami, pójść razem, aby 7 kwietnia coś zmienić na lepsze jutro. Jako kolejną kandydatkę, która jest na miejscu 8, jest pani
Anna Puczka. Bardzo serdecznie przywitajcie ją gromkimi oklaskami. Marcinie, dwa słowa. Szanowni Państwo, Główna Księgowa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku przez lata związana z Malborskim Centrum Kultury i Edukacji. Osoba, która potrafi zjednoczyć seniorów, działa w sekcjach, które aktywizują seniorów w Malborku. Jest także członkinią teatru w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji Szkoła Łacińska. Jakbym miał opowiadać o tym, co Ania robi i gdzie się udziela, to myślę, że do 5 rano by nam czasu nie starczyło, zatem pozwólcie Państwo, że na tym przestanę i poproszę o piękne, gorące brawa. Przywitajcie ją żółkimi kostkami. Szanowni Państwo, mówiłem o przedstawicielkach branży beauty. Przed nami kolejna wspaniała osoba, którą z pewnością znacie. Każdy chodzi do fryzjera, każdy u fryzjera ma troszeczkę czasu, aby porozmawiać o swoich oczekiwaniach. Co chciałaby się zmieniło, co byśmy chcieli, aby w Malborku, czy też w powiecie malborskim mogło się wydarzyć. Wśród naszych wspaniałych kandydatek jest także Marta Kęska, czyli Majka. A całkiem niedawno, że tak naprawdę Marta, przynajmniej w dowodzie osobistym. Dzień dobry. Chciałam podziękować wszystkim za przybycie. I wiem, że musimy dużo zmienić w Malborku. Mamy na to siłę. Dla nas, dla młodych, dla przedsiębiorców. Mam nadzieję, że wasz głos pójdzie w naszą stronę. Dziękuję. Dziękujemy, witamy. Cieszymy się, że jesteś z nami. Szanowni Państwo, na miejscu 10 jest z nami również wyjątkowa osoba, szczególna osoba, która niestety nie mógł być dzisiaj z nami ze względu na swoje sprawy rodzinne. Jest to pan Waldemar Wietrzykowski, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. No niemniej jednak bardzo ubolewamy, że nie mógł być dzisiaj z nami, ale cieszymy się, że tworzy razem z nami listę do powiatu. Waldemar Wietrzykowski jest funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Malborku i również wspiera naszą dzielną drużynę podczas wyborów 7 kwietnia. Szanowni Państwo, kolejna kandydatka z Malborka, z okręgu miejskiego, na którą możecie oddać głos we wszystkich dzielnicach naszego miasta w wyborach do Rady Powiatu Malborskiego. Wychowała wiele pokoleń Malborczyków od niespełna 30 lat. Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 9 w Malborku, nauczyciel nauczania zintegrowanego, więc mówią co niektórzy, że to najbardziej wdzięczne nauczanie, czyli klasy 1-3, Mariana Szesza. Witamy Panią bardzo serdecznie w naszym gronie. Szanowni Państwo, i tą wspaniałą dwunastkę zamyka człowiek wyjątkowy, który zgodził się, mimo tego, iż na co dzień nie mieszka w Malborku, zgodził się być z nami i tutaj zamknąć naszą wspaniałą dwunastkę w okręgu numer 1 do powiatu malborskiego. Jest to młody rolnik, który myślę, że dał się już Państwu poznać z niezwykłego czarnego czosnku, który zaistniał nie tylko u nas na powiecie malborskim, ale również w całej Polsce. Tomasz Kapuściński, wielkie oklaski dla niego. Człowiek, którego z pewnością znacie, co prawda w Malborku nie mieszka, mieszka tuż pod Malborkiem w kamienicy w gminie wiejskiej Malbork, ale w Malborku spędza większość swojego czasu, gdyż praktycznie każdego dnia targowego możecie go Państwo spotkać na targowisku miejskim, zawsze służy dobrą radą, a jakby ktoś z Państwa chciał wesprzeć swoje zdrowie i nieco witaminy, to polecamy czarny czosnek, nagrodzony również w Pałacu Prezydenckim jako jeden z czołowych produktów lokalnych w Polsce. Szanowni Państwo, gromkimi oklaskami przywitajcie naszą wspaniałą dwunastkę, która już 7 kwietnia będzie walczyła Państwa głosy, jak wspomniał Marcin, w mieście Malborku. Wczoraj jeden z mieszkańców Malborka zapytał się mnie, czy może oddać głos na wszystkich, bo mamy tak różnorodną listę, że najchętniej oddałby na każdego kandydata, na każdą kandydatkę. Nie róbcie Państwo tego, wówczas karta jest nieważna i Państwa głos niestety również jest nieważny. Proszę spojrzeć na tą wspaniałą, energiczną grupę wspaniałych ludzi, uśmiechniętych, ludzi, którzy chcą działać, ludzi pełnych energii i determinacji i na tą jedną spośród tych osób oddajcie Państwo swój głos 7 kwietnia. Raz jeszcze przywitajcie ich oklaskami. Dziękujemy, fajnie, że jesteście. Dziękujemy Wam pięknie. Słuchajcie, mamy przygotowane stoliczki. Jeżeli macie ochotę porozmawiać z naszymi kandydatami, to oczywiście na takie rozmowy w kuluarach jest teraz sposobność. Dziękujemy Wam pięknie. A my już za chwilę z Krzysztofem zaprosimy tutaj do nas na środek kandydatów i kandydatki biorące udział w wyborach do samorządu powiatowego, którzy będą ubiegać się o Państwa zaufanie w okręgu drugim, a więc w okręgu wiejskim. W okręgu, w którym... No.
mogą głosować mieszkańcy Nowego Stawu, Starego Pola, Gminy Wiejskiej Malbork, Gminy Miłorac oraz Gminy Lichnowy. Zależało nam na tym, Szanowni Państwo, aby na naszej liście znaleźli się przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu malborskiego i tak też właśnie będzie. Tą naszą wspaniałą jedynką w okręgu wiejskim jest człowiek nietuzinkowy i wyjątkowy. Człowiek, i chyba mogę to głośno powiedzieć, który od dawna zawstydza Malbork i pozostawia go daleko w tyle, jeżeli chodzi o ofertę kulturalną dla mieszkańców naszego powiatu. I od dziś wiadomo, że Nowy Staw całkiem niedawno został okrzyknięty żuławską stolicą rozrywki, a to właśnie nieprzypadkowo, bo to właśnie jego zasługa. Już od ponad 10 lat na stanowisku dyrektora Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki. Wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalne Nowy Staw, które cały czas podejmuje liczne wyzwania i pozyskuje środki unijne, aby tych wydarzeń dla mieszkańców naszego powiatu i mieszkańców Nowego Stawu było jak najwięcej. Obecny przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego, przewodniczący Rady Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania w Nowym Dworze Gdańskim i tak można wymieniać i wymieniać. Człowiek o wielu twarzach, ale każda sympatyczna i każda pracowita. Krzysztof Osiewski. Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, tak, może nie tak, jak to Marcin przepięknie wszystkich tutaj wyczytuje. Ja też pozwolę sobie, reprezentując naszą listę wiejską, powiedzieć do Państwa dwa słowa. Kochani, bardzo, ale to bardzo cieszymy się, że tak dużo osób nam zaufało. Nie ukrywamy, nie jest to łatwy projekt, ponieważ każdy, kto idzie dzisiaj do wyborów, idzie na pewnym, no można powiedzieć, już takim już utartym szlakiem, który sobie został wypracowany przez wiele lat. My chcemy zbudować coś nowego na bazie tego, co robimy na co dzień, tego zaangażowania społecznego, które oddajemy również dla Państwa, codziennie wykonując nasze obowiązki, zarówno prywatne, jak i służbowe. Chcemy być dla Państwa, służyć dla Państwa i każdy na czas, który poświęcamy, bardzo często, czasami kosztem rodziny, przyjaciół, znajomych, chcemy to czynić, przynosząc wiele radości dla całego społeczeństwa, przede wszystkim myśląc o powiecie. Ja nie chcę zbyt dużo mówić o sobie, ponieważ myślę sobie, że wokół nas jest wiele wspaniałych i cudownych osób, które mogłyby jak najbardziej dużo o sobie powiedzieć. Natomiast nie mogę nie zapowiedzieć mojego przyjaciela, który również razem ze mną i pod egidą wspaniałych dwóch osób, o których pewnie jeszcze powiemy, czyli pana burmistrza Nowego Stawu i pana wójta gminy Miłorac, zgodził się, aby ten cały pociąg napędzać i cały czas go rozpędzać. Człowiek orkiestra, człowiek dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu, aktywnie działający, pozyskujący pieniądze na wielu płaszczyznach. Widzicie go przede wszystkim, wspaniały konferencjer, widzicie go na wielu imprezach. Czasami człowiek ogląda imprezy Krynica Morska, Stegna, Sztutowo, Miłorad, Stare Pole, Nowy Staw oczywiście, bo bardzo serdecznie go witamy. Jest on i bardzo profesjonalnie i zawsze z wielką gracją prowadzi te spotkania. Człowiek, który nie boi się wyzwań, nie boi się w swojej gminie, której na co dzień pracuje, czyli w gminie Miłorac, czynić to, czego inni myślę, że nie do końca czują i nie do końca chcą robić na swoim terenie. Któż więcej, o kim mówię? Marcin Szesza, dwójka w okręgu numer 2, czyli obszar wiejski. Bardzo cieszymy się, Marcinie, że jesteś z nami. Dziękuję Ci, Krzysztof, za te miłe słowa. Szanowni Państwo, ale nie zgromadziliśmy się po to, żeby sobie tutaj lukrować, bo lukier jest tak dobry. Tak jest. Aczkolwiek z ogromną przyjemnością chcielibyśmy, Szanowni Państwo, przedstawić również równie wspaniałych kandydatów, którzy wraz z nami tworzą listę wiejską w okręgu drugim, a są wśród nich także mieszkańcy wszystkich pozostałych gmin wiejskich naszego powiatu. Numerem trzecim na naszej liście jest również człowiek wyjątkowy i pracowity. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polu. Wieloletni sołtys tego sołectwa. Prywatnie przedsiębiorca, młody przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Człowiek, który stawia na ekologię, na dialog i aktywne działanie na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Sebastian Szydłowski. Przywitajcie go oklaskami. Szanowni Państwo, a kolejną osobę, którą poprosimy tutaj do nas, to myślę, że człowiek równie znany i rozpoznawany jak wiele osób, które są z nami w komitecie. Przede wszystkim człowiek bardzo uzdolniony, który na co dzień bawi nas i próbuje sprawić, aby nasze życie nie było takie nudne i nostalgiczne. Człowiek, który na co dzień mieszka
niedaleko Lichnów w Owlisewie Malborskim jemy bardzo sympatyczny młody człowiek, ojciec dwójki wspaniałych córeczek, które na co dzień również wspierają go w jego codziennej działalności. Kochający mąż naturalnie, bo jest z nim również jego małżonka. Przedstawiam Państwu Grzegorz Belin. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie kandydata z Lisowa Malborskiego, gmina Lichnowy. Człowiek orkiestra, kolejny człowiek orkiestra. Słuchajcie, coś z tej orkiestry będzie, coś będziemy grali. Szanowni Państwo, kolejna kandydatka i piątka na naszej liście w okręgu wiejskim. To równie sympatyczna, wyjątkowa, pracowita i energiczna kobieta z gminy Stare Pole, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie nauki jazdy, bo to właśnie ona z tymi ledwo co dopiero pełnoletnimi mieszkańcami naszego powiatu widzi się na co dzień, zna ich oczekiwania, wie, czego im brakuje i na co stawiają najmłodsi mieszkańcy naszego powiatu. Mam nadzieję, że w najbliższych wyborach postawią na naszą listę i na naszych kandydatów, na Monikę i na jej konkurentów. Szanowni Państwo, witamy serdecznie Monikę Kosińską. Wielkie oklaski. Szanowni Państwo, kolejna kandydatka, która zgodziła się dołączyć do naszego zacnego grona, które będzie reprezentowało Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Powiatu, to również osoba bardzo niezwykła. Przedsiębiorcza przede wszystkim, która na co dzień stara się pomagać również drugim osobom, prężnie działająca i prowadzi swoją firmę w Lichnowach, jest z nami jak zwykle uczynna i pomaga nam we wszystkich naszych działaniach. Małgorzata Zalewska, wielkie oklaski! Znacie Małgosię z pewnością, całkiem niedawno pojawiła się na gali Baszty Maślankowej wraz z ekipą Koła Gospodyń Wiejskich z Lichnów. Dzisiaj jest tutaj razem z nami, wspiera naszą listę i nie mam żadnych wątpliwości, może to będzie mało skromne, ale nie mam żadnych wątpliwości, że to najsilniejsza lista do powiatu w okręgu wiejskim i mam nadzieję, że przy Państwa udziale to udowodnimy. Szanowni Państwo, przed nami kolejna wspaniała kandydatka z gminy wiejskiej Malbork. Zamieszkała w Nowej Wsi Malborskiej. Na pewno znacie ją z działalności, którą prowadzi tutaj na terenie Malborka. Chodzi oczywiście o rehabilitację dziecięcą. Wielu mieszkańców Malborka znają doskonale, a dzisiaj możecie poznać ją jeszcze bliżej. Pani Patrycja Stan! Wielkie oklaski, witamy. Cieszymy się, że jesteś z nami. Szanowni Państwo, kolejną osobą, która jest z nami na liście, ale niestety ponownie nie mogła być dzisiaj na spotkaniu jak kolegi Waldemara, jest to osoba niezwykła, która również na co dzień pewnie przez Państwa rozpoznawana, również muzyczna i uzdolniona, grająca w zespole New Smile i na co dzień podbijająca zarówno scenę naszą tutaj, malborską, jak i ogólnopolską, startowała w wielu konkursach, w wielu programach i godnie reprezentowała nasze miasto. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa głosom, dzięki Państwa życzliwości, ona również będzie miała szansę, aby dostać się do powiatu i godnie nas wszystkich reprezentować. Tą osobą, pod tą sobeczką jest Malena Kręc. Wielkie oklaski dla niej. Zawodowa wychowawca przedszkolny, pracująca w jednym z malborskich przedszkoli. Marlena Kręc również na naszej liście pod pozycją numer 8. No i szanowni Państwo, na zakończenie numer 9 na naszej liście człowiek wyjątkowy, tak jak wszyscy pozostali tutaj zgromadzeni. Od ponad 22 lat sołtys miejscowości Lasowice Wielkie. Prezes klubu sportowego Jurand. Człowiek, który nigdy nie odmawia pomocy, który wspiera różnego rodzaju inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe na terenie naszego powiatu. Fajnie, że jesteś z nami, Jurku. Jerzy Kondyc! Przywiózł mocną ekipę z Lasowic Wielkich. Fajnie, że jesteście. Szanowni Państwo, przedstawiamy Wam wspaniałą dziewiątkę, która już 7 kwietnia będzie prosiła Was o mandat zaufania, abyście zaufali właśnie tej grupie osób i wybrała nas do powiatu malborskiego. A dlaczego warto na nas zagłosować, drodzy Państwo, powiemy już za kilka minut. Tymczasem zapraszamy Was z Waszymi pociechami do odwiedzenia stanowiska animacyjnego, malowanie twarzy, warkoczyki. Malujemy wspólną przyszłość naszego powiatu na tych wspaniałych foliach. Niech najmłodsi mieszkańcy naszego powiatu pokażą, w jakim świecie chcieliby żyć i czego im w naszym mieście i w okolicznych gminach brakuje. Za chwil parę również pojawi się razem z nami tutaj Jerzy Szałek, burmistrz Nowego Stawu. Jest razem z nami już wójt gminy Miłosław.
oraz Arkadiusz Skorek to nasi liderzy, którzy nas wspierają. Mamy takie społeczne poparcie włodarzy dwóch gmin w naszym powiecie, którzy postawili na nas jeszcze przed wyborami. Powiedzieli, będziemy wspierać. Chcemy, aby powiat malborski szedł drogą nowego stawu i Miłoradza. Jeżeli pewne rzeczy w nowym stawie i w Miłoradze są możliwe, to dlaczego nie w Malborku? Dlaczego nie w Starym Polu? Dlaczego nie w gminie wiejskiej Malbork? Dlaczego nie w Lichnojach? To wszystko, kochani, zależy od was. 7 kwietnia to wy podejmiecie decyzję ostateczną, jak ten powiat będzie rozwijał się w kolejnej 5-letniej kadencji. Kandydaci, których państwo dzisiaj poznaliście, to ludzie młodzi, ludzie bezpartyjni, ludzie, którzy nie mają za sobą żadnej przeszłości politycznej, natomiast charakteryzuje ich, a można powiedzieć, że nas, bo my również jesteśmy w tej drużynie, mnóstwo siły, energii i determinacji do tego, aby zmieniać powiat malborski. To państwo zadecydujecie 7 kwietnia o przyszłości na najbliższe 5 lat. Wybierzmy przyszłość razem.